Nadszedł czas. Oto Flash. Lecimy. Mobilny spin-off Deus Exa dociera do kresu żywota. Square Enix poinformowało, że turowa gra logiczna przestanie działać 4 stycznia, zaś ze sprzedaży wycofana będzie już 1 grudnia. Jest więc ostatnia szansa na zryw w takich grach jak Arena Battle Champions, Hitman Sniper czy Space Invaders Hidden Heroes. A Deusa akurat lubiłem. Otrzymaliśmy zwiastun next-genowej wersji Wiedźmina 3. PC-towcy cieszą się z DLSS 3, AMD Fidelity FX Super Resolution 2 i ustawienia Ultra Plus. Poprawa mimiki, różnorodność NPC, a także nowe opcje kamery i tryb fotograficzny oraz niespodzianki dla wszystkich. Oczywiście zawartość Netflixowa wyśmiana, ale jest dużo lepiej. And if you find her, the girl will die. Kalisto Protocol już niebawem, więc i informacji jest więcej. Wczoraj gruchnęły wieści, że dodatkowe animacje śmierci znajdą się w przepustce sezonowej. Mimo wczesnego zdenerwowania są to dodatki, a nie wycięta zawartość. Dyrektor Striking Distance zaznaczył, że nawet nie zaczęli prac nad DLC, więc podstawka kompletna. Hej ty, chcesz sprawdzić Dying Light 2 Stay Human? Nie ma na to lepszej okazji niż Black Friday. Twórcy z tej okazji przyszykowali największą dotychczas przecenę, gdzie rabaty sięgają do minus 50%. Warto spróbować, polecam i zapraszam. Are you impressed? Teraz w obniżonej cenie. Kup teraz. And set humanity back on its path. Ghostrunner sporym hitem jest. Teraz pora na Cyber Flash od polskiego One More Level. Nowy projekt ma zostać sfinansowany przez Take-Two Interactive i przez nich wydany bez przejęcia praw do marki. Albo nazwy kodowej tutaj. Wiele więcej nie wiemy, ale ma to być największa produkcja studia dotychczas, a wy macie moją uwagę. We've reached the sixth and final major early access content update for Everspace 2. Everspace 2 otrzymało ostatni duży patch w ramach wczesnego dostępu. Odświeżono system skalowania poziomów, dodano nowe wyzwania i zagadki w systemach planetarnych, nowe typy wrogich statków wraz z legendarnymi przedmiotami, a i możliwość otwierania szczelin podprzestrzennych pełnych szalonych przeciwników. This. Dwudziestopięciolecie serii Gran Turismo spowodowało, że GT7 dostało opcję sprzedawania samochodów z jednym dużym ale. Ilość zasad i warunków solidnie to utrudnia, bo jeden egzemplarz danego samochodu dziennie, wartość zmienia się z czasem, a kwoty wahają się od 20 do nawet 70%. Ale hej, trzy nowe fury i kolejny tor dodali. Finito, można się ewakuować, dzięki za uwagę i miłego hej.